jeżeli mam mówić o przyjaciołach, jednym z nich był właśnie ksiądz Jan Umiński. Wiemy, że pochodził tam z Suwalszczyzny. Już ten charakter sam takiej gościnności u niego zawsze przebijał. Jak się pojechało, czy to do Sulejowa, czy na Polankę, kiedy później był, to zawsze wszystkim, tam wszystkim dzielił się, co tylko miał. Ta gościnność jego i jakaś życzliwość. Jeżeli tak wydaje mi się, że trochę nieraz nie był tak doceniany, może i w kościele czasami. W każdym razie był wielkim patriotą. Wiemy, że w ogóle patriotyzm to wypływa z domu. To nie można być dobrym Polakiem, jeżeli się nie ma dobrej rodziny, która kocha ojczyznę, która mówi o dziejach, o historii ojczyzny. Ja sam tak w porównaniu, no, w każdym razie mówiąc o tym, nabrałem tej miłości do ojczyzny od ojca, który w czasie wojny też był, no, cudem ocalał, że nie wywieźli go, bo na Sybir, czy tam do Katynia, kiedy Niemcy ich popędzili, to z Białej Podlaski tam uciekali i koło dzisiejszego Terespola tam ich Rosjanie zwinęli. W każdym razie ksiądz Jan Umiński zapisał się w mojej pamięci bardzo jako prawdziwy Polak, jako prawdziwy przyjaciel, no i dla ludzi bardzo taki życzliwy i wrażliwy. Przeżywał każde jakieś klęskę kogoś. Bardzo przeżył oczywiście porwanie i śmierć księdza Jerzego Popiełuszki. Dlatego tym bardziej później chciał w jakiś sposób wyrazić to i w kazaniach, tę miłość do robotników. I cytował też taki wiersz. Szli krzycząc: Polska, Polska. Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka, spojrzał na te krzyczące i zapytał: jaka? Właśnie on nieraz powtarzał, że nie wystarczy tylko mieć wolność, ale jaka ta wolność jest. I zawsze, można by powiedzieć, toczył walkę nie tylko o tę wolność człowieka, robotnika, ale też o jakość tego życia naszego. Można by tutaj porównać jego przemówienia w kazaniach z tymi słowami księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. On tak samo mógł powtórzyć te słowa. Kocham Polskę bardziej niż własne serce. I cokolwiek czynię dla Kościoła, zawsze czynię dla ojczyzny. I niestety później, kiedy to serce jego zostało osłabione właśnie tymi różnymi nieporozumieniami w Solidarności między tymi, którzy przecież walczyli o to samo. I wtedy, można powiedzieć, to się przyczyniło też do jego śmierci. I często powtarzał przy tych przemówieniach, no, takich mocno akcentowanych. Wiemy, że ten kościół aż brzmiał, nawet bez głośników, bez mikrofonu potrafił przemawiać. Często mówił, że Polska oczyszczona ze zła to oparta może być, powinna być na Bogu, na wierze. Żyjąc przykazaniami, żyjąc solidarnie, dźwigając brzemiona razem odpowiedzialności za tę Polskę. To były jego często właśnie te słowa, które starał się jakoś przekazać tym robotnikom, podnosząc ich na duchu. Polski nam powróci nas.
Szczegóła 19 czerwca obchodził ksiądz Umiejski 35 lat święcenia kapłańskie. No ale długo nie potrwało, bo 20 o 4 po południu zmarł. No, w każdym bądź razie był dobry, pracowity. No, ja powiem, że księdza Umińskiego pamiętam i chodziłam tam i pracowałam w kaplicy. I jak i śpiewała i pani Kabzowa, i dla mnie był bardzo dobry. Wszystkim pomagał, jak kto mógł, to pomagał. Komu mógł pomóc, to pomógł. I dziewczynie jednej, która była sierotą, to pilnował, żeby do szkoły chodziła, wszystko, żeby było dobrze, bo jak jest niedobrze, to jak. No. Był dobry. No zawsze mówili, że będzie pod drzewkiem mieszkał, bo oni chcieli zameldować na tej polance. Ale przebyli dwie w niedzielę, każdy dzień bardzo dużo ludzi chodziło na tę mszę. Tak choćby w Częstochowie, trzeba było z Korzyszy chodzić jak w Częstochowie, w lesie. To było, tego się nie zapomina. Jest tablica pamiątkowa w kaplicy, zrobiono od niego. No, tę mszę to już, ode mnie to już ma zawsze każdy. Każdy rok jest przynajmniej ta jedna msza w tym czerwcu za niego. By w tej chwili miał ile, bo on 30 rocznik, to by miał 79 lat. Był otwartym i bardzo życzliwym dla wszystkich ludzi, którym chciał pomagać w jakiś sposób. Brali z całej Polski śluby, chrzty, dawał oficerom Wojska Polskiego i milicji i nikt nie wiedział, to on to robił. Do niego przyjeżdżali, wiedzieli, jeden drugiemu mówił, że jak chcesz wziąć ślub po cichu, to jedź do księdza Umińskiego, on ci załatwi. Jak byłem organistą, to przywoził nuty, które były patriotyczne, jak o Panie, który jesteś w niebie, i inne na chór, i tego to żeśmy to śpiewali w kościele, i to się starał o to, żeby to podkreślić zawsze. Tym bardzo był ucieszony, że to było. Także starał się wszelkimi sposobami to podkreślić i walczył o to, ale było mu ciężko w tych sprawach, bo jednym się podobało, drugim nie, jak to za czasów komunistycznych. Księdza Jana Umińskiego poznałam w latach 70. No, tak jak parafianka poznaje swojego proboszcza. No, zafascynował mnie od razu piękną polszczyzną, bardzo ładnie mówił, piękne były kazania, kazania były przygotowane zawsze na odpowiedni temat. Kiedy stała się taka zawierucha u nas w Polsce, kiedy przestałyśmy obchodzić święta państwowe, jak na przykład 3 maja czy 11 listopada, ksiądz nas uczył historii. Ksiądz uczył w swoich kazaniach właśnie historii nas, dorosłych ludzi i młodzieży, bo na pewno ja jestem z tego pokolenia, które jeszcze pamięta, ale moje dzieci już na przykład mogły nie wiedzieć o 11 listopada, bo wtedy się w szkole tego nie uczono.